Dokładnie 25 lat mija właśnie od momentu, kiedy mistrz rzemiosła Jerzy Weindich, kierowany intuicją i wewnętrzną potrzebą rozwoju swoich zawodowych pasji, podjął decyzję o powołaniu do życia własnej firmy. Nie wiedział jeszcze wtedy, że 25 lat później jego idea przeistoczy się w prężną, zatrudniającą ponad 80 osób firmę lidera swojej branży. Firma została zarejestrowana w 1990 roku. Odrobina niepewności, ale przede wszystkim ciekawość, entuzjazm i poczucie wyzwania, które mamy przed sobą od początku, napędzała nasze działania. Dzięki wytężonej pracy już po roku przyjmujemy w naszej świętochłowickiej siedzibie pierwszą dużą dostawę. Idziemy za ciosem i już po kilku miesiącach pojawiają się pierwsze duże projekty. Dumni z naszych realizacji rozpoczynamy podbój Śląska. Wychodzimy naprzeciw naszym klientom, m.in. w czasie katowickich targów. W 1993 roku jako pierwsi w Polsce prezentujemy nowoczesne metody wędzenia płynnym dymem. Rok 1994. Dzięki rosnącej liczbie dostawców realizujemy coraz większe zamówienia. Rok 1995. Od tego momentu firmą zarządzają dwie osoby: Jerzy i Mirosław Weindich. Czas na Poznań. Na targach Polagra po raz pierwszy występujemy w roli gospodarza. Od tej chwili jesteśmy tam regularnie. Rok 1996. Miesięczne obroty firmy osiągają pułap miliona złotych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, uruchamiamy Kulinaria S.A., spółkę, która oferuje kompozycje przyprawowe oparte o tradycyjny polski smak. IFA – pierwsze targi w Niemczech. Rok 1999. Rośniemy w siłę. Coraz więcej pracy, zleceń i realizacji skłania nas do powiększenia siedziby o nowe hale. Rok 2000. Milenium. To już 10 lat naszego istnienia. Oprócz coraz szerszej gamy maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego, wzbogacamy ofertę coraz częściej poszukiwanym przez klientów drobnym sprzętem. Rok 2003. Nasz 8-tysięczny produkt w katalogu. Rok 2004. Przeprowadzamy się ze Świętochłowic do Chorzowa. Dzięki temu kolejne pomysły, które od dawna rodziły się w naszych głowach, mogły wreszcie zostać zrealizowane. Zachodni kontrahenci przenoszą środek ciężkości swoich magazynów do Polski na teren firmy Weindich. Idziemy za ciosem. Powstaje nowa hala serwisowa przeznaczona do remontów maszyn. Wprawdzie na zdjęciu nie widać nas wszystkich, lecz załoga firmy przekracza już 60 pracowników. Od teraz właściciele spółki postanawiają firmować ją swoim nazwiskiem, zmieniając nazwę na Bastra Weindich. Coraz szerszy asortyment, coraz więcej kontrahentów. Wszystko to zdecydowało o tym, że podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy nowego skrzydła firmy. Podczas hucznych obchodów 20-lecia firmy odbyły się m.in. targi wyposażenia, podczas których swoją ofertę zaprezentowało ponad 70 wystawców z całego świata. Coraz bardziej sygnalizujemy nasze rodzinne korzenie. Zmieniamy nazwę firmy oraz logo na Weindich. Niezwykły rok i zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy. Z sukcesem zorganizowaliśmy w siedzibie firmy kolejną edycję Targów Technologii Przetwórstwa Spożywczego. Oddajemy do użytku centrum kulinarne, profesjonalną przestrzeń gastronomiczną podzieloną na 3 strefy tematyczne. W siedzibie naszej firmy odbyło się zebranie założycielskie Śląskiego Cechu Gastronomii. Jednogłośnie uchwalono założenie cechu oraz wybrano prezesa nowego cechu, którym został pan Jerzy Weindich. A rok później stajemy się członkiem Eurotox Polska. W dziedzinie gospodarczej medal z wizerunkiem Ignacego Mościckiego odebrał właściciel firmy Weindich, pan Jerzy Weindich. Medale są przyznawane osobom, które swoimi działaniami szczególnie zasłużyły się dla miasta. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 2000 odwiedzających gości, a także ponad 60 wystawców zarówno z kraju, jak i zagranicy. Do grona wspólników firmy Weindich Spółka Jawna dołączyła Monika Weindich, do tej pory piastująca stanowisko kierownika działu logistyki. To kolejne wzmocnienie właścicieli w strategicznym zarządzaniu firmą. Jako ceniony fachowiec z ogromną praktyką stawia sobie za cel optymalizację procesów logistycznych, a tym samym w najbliższym czasie wykorzystanie logistyki jako zasadniczego elementu zarządzania strategicznego w firmie.
Weindich. 25 lat razem.